Hejka, więc witam was we vlogmasie numer 16 już. Jest niedziela, godzina 13:03. Ale powiem wam, że dzisiaj mega wyjątkowo późno wstałam. Nie zdarzy mi się tak późno wstawać. Z takich nowości to złamałam sobie wczoraj paznokcie. Ja wam mówiłam, że przez te kalendarze adwentowe połamię sobie paznokcie. I on już był troszeczkę naderwany. I obierałam sobie wczoraj mandarynkę, mi się ogólnie totalnie tak bardzo naderwał. W nocy mi się całkowicie złamał i rano obudziłam już się bez paznokcia. Kolejna nowość. Jest u nas dużo śniegu. Pierwszy raz w grudniu jest u nas tyle śniegu. Może teraz pootwieram kalendarze adwentowe. Zacznijmy najpierw od czekoladek. 16 mamy tutaj i nie wiem, czy mam te kalendarze otwierać, żeby sobie wszystkich paznokci nie połamać, bo to jest masakra. 16? Tak. Kurczę, ja tak nie wiem, ja aż nie dowierzam, że ten czas tak szybko leci. Masakra. Dzisiaj mamy takiego, co się nazywa? Nigdy nie mam tysiącowo. Wiecie, takiego ludka. Nie chcę wyjmować, bo na razie nie będę tego jeść, bo jeszcze nie jadłam śniadania. Dobra, także tutaj 16. Powiem wam, że tej 16 jestem mega ciekawa, bo już od jakiegoś czasu, jak oglądacie nasze vlogmasy stale, to mogliście zauważyć, że te okienka się upowtarzały. Ja nawet osobiście domyślałam, co tam będzie, ze względu na to, że te kształty okienek były wszystkie takie same, a 16, zobaczcie, ma taki nieco inny kształt. Jestem zaskoczona. Możemy w sumie zrobić od razu test na żywo tej maskary. Jestem bardzo ciekawa, jak ona będzie się sprawdzać, bo powiem wam szczerze, że nie spodziewałam się dużo dużej w kalendarzu adwentowym. Oczywiście jestem bardzo zadowolona. Zawsze używam zalotkę i taką bazę, aby te rzęsy wydłużyć, bo ja zatrudniam mam krótkie rzęsy, ale szczerze powiem wam, że nie chce mi się teraz w to bawić i zobaczymy, jak ona będzie się sprawować tak na naturalnych rzęsach, bez podkręcenia i bez żadnej bazy. We can take a... Shortcut through the park. Walk with clothes holding hands there in the dark. Dobra, pomalowałam rzęsy. Efekt jakiegoś wow nie ma, ale wiecie co? Nie używam żadnej zalotki ani bazy. Tak jak większość tuszy, on bardzo skleja rzęsy. Ale myślę, że to jest po prostu kwestia tego, że ten produkt musi troszeczkę odczekać, wtedy będzie lepiej. Tak samo było z tym tuszem, klasykiem Maybelline Lash Sensational. On też na początku skleja rzęsy. Jestem ciekawa, jaki byłby efekt, gdybym użyła zalotki i tej bazy. Zobaczymy pod koniec dnia, czy jeszcze będę go miała na rzęsach, czy tutaj się nie osypię, bo na przykład miałam tusz. Ten z Miss Sporty, on się mi bardzo osypywał i zauważam, że po nim mi ręce zaczęły wypadać. Mam nadzieję, że ten nie będzie robił żadnych takich psikusów. Jestem z tego okienka bardzo zadowolona. A co do kalendarzy adwentowych, to Marta przypomniała mi, że dzisiaj miałam otworzyć kalendarz adwentowy, bo ona otwierała wszystkie wczoraj. Tu mamy 16. Domek. Tak to wygląda. Tyle z otwierania kalendarza adwentowego. Widzę, że bardzo dużo się nagadałam. O, zobaczcie, ile jest śniegu. Bardzo dużo. A swoją drogą jest bardzo zimno. Ale pada. Pada śnieg, tak rano padał bardziej, teraz tak tylko troszeczkę pruszy. No za chwilę on stopnieje, bo widzę, że już zaczyna topnieć. Było temperatura jest na plusie, ale zimno pomimo to. With me tonight. So come out and take this Christmas stroll with me tonight. So come out and take a Christmas stroll. I must give it a try. So won't you come out with me tonight on a Christmas stroll through a wintry town. It's a lovely sight. The city's in this gown. So come on and take a Christmas stroll with me tonight. Hejka, witam was dzisiaj w niedzielne popołudnie. Tak, bo jest już w pół do drugiej. Nie wiem, czy zauważyliście to już na wczorajszym vlogu, ale ja powiem wam, że już od wczoraj jakieś choróbstwo mnie złapało, także to jest po prostu masakra. Widzicie, jak ja wyglądam. Te oczy mówią same za siebie, poza tym łzawią mi non-stop. Teraz też mam już takie szklane oczy, ale ja nie płakałam, tylko po prostu łzawią mi te oczy, gardło mi boli. Mam kaszel, no ogólnie tak jakieś choróbstwo mnie złapało, nie wiem co się dzieje. Jeszcze tak przed świętami, ale w sumie dobrze, że przed świętami, a nie w święta. Mam nadzieję, że uda mi się jakoś wyleczyć się, bo nie chcę być chora na święta. Jak macie jakieś sprawdzone sposoby na przeziębienie, to dajcie znać w komentarzu.
chętnie wypróbuję, bo chcę być już zdrowa. Nie mam jednego prezentu dla mamy, to się znaczy mam tak jakby główny prezent, ale jeszcze chcę coś dokupić. I wiecie, to jest tydzień przed świętami i tutaj naprawdę bardzo dużo się dzieje, a ja tutaj jestem chora, więc no nie fajnie. Dzisiaj w ogóle rano się obudziłam i widzę, że spadł śnieg i to taka grubsza warstwa niż ostatnio. Dzisiaj wyszłam trochę na dwór, miałam tam kilka rzeczy do załatwienia. Wiem, że nie powinnam wychodzić, ale wyszłam. Powiem wam, że ja nie wiem dlaczego, ale mam mega, mega, mega śliskie buty. Myślałam, że się zabiję po prostu. Chyba w gimnazjum kiedyś przytrafiła mi się taka niefajna sytuacja, że miałam też śliskie buty, to były inne, ale miałam je jeszcze bardziej śliskie niż te chyba. Co się podniosłam, to się przewróciłam. To było dla mnie upokarzające. Dlatego od tego czasu mam fobię ogólnie chodzić po lodzie i tak dalej. I gdy jest jakiś nieodśnieżony chodnik na przykład, i dzisiaj chyba 3 razy się poślizgnęłam na samym takim udeptanym śniegu, więc moje buty są straszne. Muszę coś z tym zrobić. Jak zawsze jest coś takiego, to ja się po prostu boję wychodzić z domu albo iść i się kogoś trzymać, naprawdę. Dobra, ja w sumie też teraz lecę coś zjeść i odezwę się może później. Hej, więc jest teraz godzina 16:40 i powiem wam, że znowu zgłodniałam. Muszę zrobić sobie coś do jedzenia. Martyn dzisiaj ogólnie źle się czuje, więc podejrzewam, że mało będzie nagrywała. Ja za chwilę będę robić nowe losy do dzisiejszego losowania, bo już widzę, że bardzo dużo osób się zgłosiło. Jest dopiero po 16:00, zobaczcie jakie jest już ciemno. O, ale troszeczkę śnieg widać. Wracam do was z update'em. Mamy godzinę 19:25 i zobaczcie, tuż na rzęsach nic się jeszcze nie osypało, także zobaczymy, jak ten tusz się będzie sprawował. Jak na razie jestem bardzo zadowolona. Pomału zaczynamy już robić losy do naszego codziennego losowania i widzę, że w przypiętym komentarzu muszę pisać, kiedy jest koniec losowania, bo dzisiaj rano na przykład pod tym vlogmasem, który wstawiłyśmy w sobotę, jeszcze były zgłoszenia dzisiaj, czyli w niedzielę. No i co jeszcze bym chciała powiedzieć o czymś ważnym, także co jest bardzo istotne dla nas, bo YouTube ostatnio znowu poucinał zasięgi. Bardzo wszystkich serdecznie proszę, abyście, oczywiście jeśli jeszcze tego nie robicie, to zasubskrybowali nasz kanał i zostawili ten dzwoneczek i bądźcie aktywni pod filmami. Oczywiście mam tu na myśli łapki w górę i komentarze, bo inaczej jak nie będziecie w żaden sposób aktywni, to po prostu nasze filmy, pomimo że nas subskrybujecie, nie będą wam się pojawić w subskrypcjach. Także to jest bardzo ważne. Teraz YouTube działa właśnie tak podobnie jak Instagram. Jeśli nie jesteście po prostu kogoś na profilu, w tym przypadku akurat na kanale aktywnym, to pomimo, że subskrybujecie tę osobę, to nie widzicie jej żadnej aktywności, także bardzo proszę o aktywność. To nie tyczy się tylko naszego kanału, ale i wszystkich. Jeśli lubicie jakiś dany kanał oglądać, to musicie być na tym kanale aktywni. Ale nie wiem, wy pewnie tak się w to nie wgłębiacie, ale ja jako tak działam się na tym YouTubie, to już zauważyłam, że u wszystkich są tak poucinane zasięgi i to u niektórych tak widać, że to jest dramat. Mówi Kasia tutaj o tych zasięgach, to my porównywałyśmy tak mniej więcej z vlogmasami na przykład z poprzednich lat, gdzie po prostu te zasięgi jeszcze nie były obcięte. No nie było obcinane przez YouTube'a tak, w ogóle. Nie było obcinane przez YouTube'a i ta aktywność ogólnie na YouTubie była o wiele, wiele większa i dostęp ogólnie do tych filmów był taki bardziej powszechny. A teraz, gdy subskrybujecie kanał, ale nie wciskacie dzwoneczka i na przykład oglądacie nas od czasu do czasu, nie każdy film regularnie, tylko wiecie, na przykład jak widzicie, że was zainteresuje, nie? No dokładnie. Czy na przykład widzicie, że jest daily vlog, to go włączacie, albo, a jak widzicie, że jest makijaż, to nie włączacie, bo na przykład jesteście chłopakiem i nie interesuje was oglądanie makijażu. Co jest mara normalne. No co jest normalne, tak, raczej. Gdzie jest to normalne, no to wtedy już YouTube twierdzi, że nie oglądacie tego kanału stale
i po prostu obcina wam zasięgi w taki sposób, że filmy po prostu nie pokazują się w subskrypcjach i to jest takie też denerwujące właśnie ze względu na to, że obcina się tak jakby nam zasięgi, przez co spadają w dół to totalnie. Tak, zauważam to właśnie wszystkim youtuberom tak. No. Teraz był ten 13-14, gdzie te zasięgi spadły w dół. Tak. My porównywałyśmy sobie stare nasze vlogmasy, gdzie tak naprawdę miałyśmy mniej subskrypcji, teoretycznie mniej odbiorców. Tak, a aktywność pod filmami była, może komentarzy było mniej, ale wiecie, jeśli chodzi o wyświetlenie i tak dalej, to było podobnie. Ze względu na to, że był ten film jakby bardziej dostępny niż teraz jest dostępny. Bo teraz jest dostępny jakby dla wybranej grupy i teraz nasze filmy na przykład nie pokazują się gdzieś tam obok. Gdy oglądacie na przykład kogoś vlogmasa, to nie zawsze pokaże się nasz film obok. Jeszcze 2 lata temu wszystko było okej, także no tym bardziej zachęcam was do bycia aktywnym i przy okazji możecie śledzić nasze Instagramy, bo ja na przykład osobiście na Instagramie codziennie was informuję, że jest nowy vlogmas na kanale, jeśli by wam się nie pojawił. Aż oczywiście nie wspomnę, że dostajemy wiadomości na przykład prywatne, że filmy się w subskrypcjach nie pojawiają. Tak. I ten problem nie jest od dziś, ale mówię, potem 14 grudnia on jeszcze się nasilił. I to już nie tylko my z tym mamy problem, z tym ma każdy twórca problem. Teraz jak już Kasia wspomniała wcześniej o Instagramach, też tutaj dam taką dygresję, że już niedługo pojawią się świąteczne zdjęcia na naszym Instagramie, no. Zapraszam. W sumie może jak teraz tu tak sobie gadamy, to może kolejne zadanko do losowania, co? Dobra. Ja proponuję, żebyście napisali w komentarzu ryba albo emotkę ryby. Dobra. Dobra, więc może teraz wylosujemy zwycięzcę, trochę zamieszam tymi karteczkami, ale mam ich dużo. A więc wygrywa użytkowniczka Oniku Smile 11. Do wygrania była maseczka i kartka świąteczna. I oczywiście serdecznie gratulujemy zwycięzcy albo zwyciężczyni. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!